A kto zadzwonił do kogo? Jarosław Hampel do pana, czy pan do Jarosława Hampela? Zamieniliśmy kilka zdań podczas zawodów. Z końcem sierpnia się spotkaliśmy już na rozmowę, naprawdę przy kawie, trwała 15 minut i uzgodniliśmy warunki kontraktu, można powiedzieć, no w 3 minuty, w 5, a jeszcze 10 piliśmy kawę. Tam, gdzie żużlowe rozgrywki przenoszą się poza tor. Gabinet prezesa. Odcinek drugi. Dzisiaj gościmy w gabinecie nie prezesa, ale osoby bardzo ważnej w Zielonej Górze. Także kolejny odcinek gabinetu prezesa z Piotrem Protasiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Panie Piotrze, zauważyłem taką jedną rzecz. Kiedy pan zakończył karierę zawodniczą, zaczął tę bardziej menadżerską, to powtarza pan, że śniadania smakują lepiej. To co pan teraz je na te śniadania, że one lepiej smakują? Co jem, nie ma tam czarów wielkich. Bardziej mi chodziło o to, że nawet w dniu meczowym, kiedy ten stres przez 30 lat był zupełnie inny, tak? I ten żołądek trochę zaciskało inaczej. Gdzieś tam te myśli się pojawiały i gdzieś tam walka z myślami, już planowanie, już się jechało, nie jeden wyścig, nie jeden start, nie jedne zawody. Dzisiaj oczywiście przeżywam, planuję, ale jednak no, obciążenie stresem jest zupełnie inne. Na innym poziomie, tak? Wiadomo, że nie ma tego ryzyka. No nie oszukujmy się, sport żużlowy jest taki, jaki jest, czyli to ryzyko gdzieś tam kontuzji, wypadku, ale też i presja. No wiadomo, bardzo mi zależy, ale jednak ja na mocnych nie siadam. Jestem od tego, aby chłopakom stworzyć tutaj ze sztabem, z pracownikami, z zarządem optymalne warunki do ścigania. No ale my za nich nie wsiądziemy na motocykl, nie będziemy obierali ścieżek, startować, nie będziemy gdzieś tam wybierać silników, także no stres jest inny, tak? No ale to każdy miał swój etap życia i gdzieś tam coś się pozmieniało i między innymi to się pozmieniało u mnie, że mówię, te śniadania w dniu meczu smakują inaczej, nie zaciskają tak żołądka, a co ja jestem alergikiem, także też muszę tam trochę wybierać, przebierać, ale to chyba... To gluten, laktoza? Nie, ja bardziej laktoza, ale też są inne rzeczy, tam jakieś tam tematy, które dodatki do żywności, no muszę zwracać uwagę. Nie zawsze się to chce robić, no ale tak to jest. Nie kawa, tylko czarna w takim razie, bez mleka. I to też jedna. Rozumiem. To też jedna na dzień. A to właśnie a propos tego mam pytanie, bo ja nie chcę pytać, czy tęskni pan za żużlem, za motocyklem. To sobie możemy zostawić na inną rozmowę. No, ale, za adrenaliną, za samą adrenaliną, bo 30 lat podnoszenia tej adrenaliny, to tętno podchodzące pod 200. Znalazł pan jakiś substytut, żeby się emocjonować, żeby energia nie spadła tak zaraz po karierze? Powiem szczerze, że tak. Po pierwsze, fakt, że jestem no, świeżo po tym końcu swojej przygody ze ściganiem. Absolutnie mnie ciągnie motocykl, żużlowy oczywiście. Nie mam na razie, na chwilę obecną, nie wiem, żalu się skończyło, czy tego, że bardzo bym chciał i gdzieś szukam możliwości tego, aby się pościgać, czy pojeździć w ogóle. Temat jakby jest odcięty i na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Tak sobie założyłem, tak jest. Po prostu założyłem, że ja swoje kilometry przejeździłem, ale adrenalina jest, wbrew pozorom ona jest. Jadę więcej wyścigów niż to, co ścigałem do tej pory, bo jadę 15 wyścigów, a już emocje są na kilka godzin przed zawodami. Zakres obowiązków jest dużo większy niż zawodnika. Powiem tak, że zaczęło się też troszeczkę tak robić, że w tym okresie jakby po sezonie, kiedy troszeczkę emocje opadły, kiedy już drużyna była w miarę spięta i wszystko było w miarę poukładane. Się okazało, że nie mogę sobie miejsca znaleźć w domu. Zaczynam mieć problemy ze snem i tak dalej. Musiałem się gdzieś tam prosić o pomoc fachowców, aby gdzieś tam to wszystko pogarnąć, bo nie wiedziałem, co jest. Jak się okazało, to są takie normalne rzeczy, kiedy się weszło w nowe buty. Kiedy trochę zeszło ciśnienie. A z kim pan rozmawiał w takim razie? Z lekarzami. Z lekarzami, bo nie mogłem spać. Zacząłem mieć problem gdzieś tam w ogóle z funkcjonowaniem. Jakieś tam zaczęły się robić stresy, powikłania po tych stresach. Mówię, kurczę, ścigałem się 30 lat i było ok. No ale tak to bywa czasami. Na szczęście poprostowane, wszystko jest w miarę i już jest ok. No pozmieniało się trochę i organizm jednak się zaczął budować w tych sprawach, ale mówię, adrenaliny mi nie brakuje. Już dzisiaj też wchodzimy na trochę inną półkę, także wiem, co będzie czekało klub za półtora, dwa miesiące. Oczywiście no, nie tupię nóżkami, tak jakbym się miał ścigać, ale ja też z chłopakami się bardzo mocno zżyłem, z drużyną, z nowymi zawodnikami.
Też wiem, jakie są oczekiwania. Sam bym chciał, żeby jeździli bardzo szybko. Najważniejsze, cało i zdrowo. No ale gdzieś tam podświadomie, pomału gdzieś ta adrenalina zaczyna się pojawiać. Oczywiście na trochę innym poziomie i w innym wymiarze. Ale to nie jest tak, że przechodzę obok zawodów. To tak nie jest. Każdy sparing, każdy trening dla mnie to jest gdzieś tam część obowiązków, pracy i tego, co bym chciał dać, jeśli mogę, od siebie dla zawodników. To zapytam w takim razie o prezesa, bo skoro program nazywa się Gabinet Prezesa, to jaki jest podział z Wojciechem Domagałą tutaj w Zielonej Górze? Jakie są obowiązki pana, jakie są obowiązki Wojciecha Domagała? Oczywiście prezes jest szefem tutaj klubu. Ja jestem dyrektorem sportowym, czyli odpowiadam za pion sportowy. No, zakres jest większy niż wynika jakby z umowy, ale to też trochę wynika z mojego jakby tam podejścia i z tego, że byłem tyle z żużlowcem. Ścigałem się, byłem zawodnikiem. To jest raz, dwa. Myślę, że dla niektórych zawodników też, tych najmłodszych szczególnie, mogę coś pomóc, ale nawet nie tylko, no bo przy rozmowach, przy kontraktowych z młodzieżowcami chcieli, abym spełnił, czyli nie tylko kwestie kontraktowe, czyli ogarnięcie sprzętu, ale też abym mógł z nimi przebywać podczas zawodów, czyli U24, DMPJ, treningi, co się wiąże, no tych godzin na torze przybędzie, no bo sama runda, czy same zawody, czy cykl 24, to jest 16, czy nie, jak nie 20 wyjazdów, czy meczy. Mhm. Wiadomo, połowę w Zielonej Górze, ale połowę wyjazdowych. Niektóre treningi, niektóre mecze drużynowych przez polskich juniorów, eliminacji i tak dalej. Jeśli będę miał możliwość, no to bym chciał gdzieś tam uczestniczyć i przekazywać jakieś tam swoje doświadczenie. Mam nadzieję, że to wpłynie na ich rozwój. Tych zawodników, bo mi to zależy. Mi też ktoś kiedyś pomógł, spowodował to, że gdzieś tam wszedłem na inny poziom. No to jeśli mogę dla zawodnika pomóc, tym bardziej zawodnika naszego klubu, no to robię to z czystą przyjemnością. Także mówię, tutaj te kwestie tutaj tego pionu sportowego, czyli no mówię, przygotowanie toru, czyli no, ja nie przygotowuję toru, są do tego fachowcy, ale gdzieś tam być w nadzorowaniu tego. No, system szkolenia, gdzieś tam stworzenie tego systemu, aby to działało, wiele spraw organizacyjnych, ale przede wszystkim, no mówię, w tym okresie sezonu, czyli tam jak ruszymy pod koniec marca, no to priorytetem dla mnie jest jakby tu pierwsza drużyna, no bo to jakby jest motor napędowy całego klubu. Nie wiem, czy jest dyrektor sportowy, który by zajmował się prowadzeniem drużyny, no nie ma. Także to już jest jakby odpowiedź, że tych obowiązków jest dużo więcej, bo i trening, tak się wydaje, to nie jest proste to, że przechodzimy na trening i stoimy. No bo kwestia tego toru, jak on jest przygotowany, czy zawodnikom pasuje, czy on jest powtarzalny, czy on pokrywa się z tym, co mamy na zawodach, czy chcemy, żeby było na meczu ligowym. Dopasowanie sprzętu, też tutaj sprawy sprzętowe, silników klubowych. Tutaj też korzystamy oczywiście z pomocy RK Racing. No nie jest to takie proste i oczywiste. Trzeba mieć dojście. Ale z racji tego, że współpracowałem z RK Racing to ponad 20 lat swojej przygody i tutaj chyba na tym bazie zaufania poprosiłem też tunerów, aby po prostu to moje miejsce. Czy to oznacza, panie Piotrze, że będą jakieś zmiany wśród tunerów u pańskich zawodników? No nie, bo Jarek Hampel to był Fleming, Piotr Pawlicki z RK nie miał nic wspólnego. My mówimy o klubie, tak? O klubie, o zawodnikach. Mamy swoich zawodników, którzy się ścigają. Młodych zawodników, ale też mamy i seniorów. Jeśli są na garnuszkach, na kontraktach amatorskich, no to mogą korzystają z tych silników. Mam też zgodę, jeśli byłaby taka sytuacja, nóż na gardle, że oczywiście po wstępnej, po wcześniejszej konsultacji mogę pożyczyć silnik zawodnikowi. Może nie wszystkim, ale no tutaj jest też kwestia sytuacji, jak to jest, no bo dzisiaj trudno przewidzieć, oby takich potrzeb nie było, ale nie wiemy, co życie tam przyniesie, tak. Ale mówię, to też nie jest takie proste i oczywiste, że w klubie mamy silniki topowego tunera światowego, który pomaga i robi silniki,
które są jakby tutaj do dyspozycji zawodników klubu. Ale to też mówię, w kontakt to jest jakby moja działka, rozmowy, serwisy, kontrola tego wszystkiego, no to jest jakby trochę też na mojej głowie. Także mówię, zakres tego obowiązku jest więcej. Większy, można byłoby to gdzieś porozdzielać po osoby lub stworzyć kolejne etaty, ale to się mija z celem. Kiedy jeszcze to ogarniam, no to jakoś sobie tam na razie, bo oczywiście ten sezon zimowy jest troszkę łagodniejszy, no ale znowu później będzie z taką wielokrotną siłą w okresie sezonu i tutaj rodzina już wie i żona, że no, będę rzadkim bywalcem w domu w tym okresie między kwietniem a wrześniem. To panie Piotrze, to przejdźmy w takim razie do tej pierwszej drużyny, bo no, między słowami dało się wyczytać, to pan wynegocjował te kontrakty, załatwił. Znaczy nie tylko ja, bo to mówmy się. Ale brał pan udział w rozmowach. Na moje gdzieś tam barki spada wiele pochwał, ale to tak nie jest, bo owszem, ja bym tutaj nie brał, nie rozdzielał. Klub, czyli prezes, dyrektor generalny pan Kawicki oraz ja, żeśmy tu wspólnie gdzieś tam obierali kierunki. To nie ważne, czy tutaj tu było mój pomysł, czy nie mój pomysł, czy prezesa, czy dyrektora. Stworzyliśmy taką drużynę i tak to bym to... Wyobrażam sobie, że Piotr Potrasiewicz ma lepszy przelot, mówiąc kolokwialnie, łatwiej się rozmawia, łatwiej się negocjuje z zawodnikiem, może tak, z takim tak. doświadczeniem. To, więc zapytam w ten sposób. Kto jest bardziej wymagającym, stanowczym negocjatorem? Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy, który negocjuje z zawodnikami? Piotr Protasiewicz, który jako zawodnik zmieniał Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra? Czy Piotr Protasiewicz, ojciec, który no, ma dwójkę dzieci i też na ustępstwa pewnie czasem iść musi i negocjować z rodziną też musi? Powiem tak. Trudno jest tak do jednego wora wrzucić wszystkie negocjacje. Dla mnie z perspektywy, nie wiem, dwóch okresów przygotowawczych, czyli tych dwóch okresów kontraktowych, najtrudniejszym były rozmowy z tymi najmłodszymi, wbrew pozorom, ale to wynika z czego innego. Oczywiście dla mnie to było proste i oczywiste, czyli proste, nie było proste, ale oczywiste, bo sam mam dwójkę sportowych dzieciaków i wiem, jak podchodzi do tego rodzic, kiedy rozmawia na temat swojego dziecka, tak? W perspektywie rozwoju, zmiany barw klubowych, kontraktu, przygotowań i tak dalej. Oczywiście nie było to na takim poziomie, no bo syn tam się bawił w karting, no to też to nie były negocjacje gdzieś tam kontraktowe, ale gdzieś to w perspektywie ścigania, no były tam wybory. I wiem, że rodzic, no, jeśli mówimy o 16-17 latku, ma więcej znaków zapytania. To nie jest tylko kwestia suchego kontraktu, warunków finansowych oraz tam dwóch czy trzech podpunktów tego też kontraktu. I tutaj naprawdę, wbrew pozorom, czy rozmowa z Jarkiem, która no, znamy się od wielu, wielu lat, kiedy była chemia i chęć porozumienia, to z Jarkiem żeśmy się spotkali. Dogadaliśmy warunki, można powiedzieć, w 15 minut i później przez miesiące żeśmy się nie widzieli i te warunki były uzgodnione i żeśmy tylko je przelali na papier, także tutaj było bardzo prosto, ale z juniorami było o tyle trudniej, że no było wiele znaków zapytania, dodatkowych takich spraw, które rodzice chcieli i zawodnicy, abym, no nie wiem, czy ja, czy klub mógł spełnić i to nie chodzi absolutnie o sprawy finansowe. I tutaj była troszkę ta trudność, bo nie wszystko można było w pewnym etapie rozmów zastosować jako pewnik, zapisać, wdrożyć, przelać na papier. Trochę musiało być na bazie zaufania, którego, no nie oszukujmy się, jeśli nie zaczęło się jeszcze współpracy, trudno gdzieś tutaj wnioskować, aby to ten zakres zaufania był bardzo wysoki, no bo najczęściej to wynika dopiero po roku, dwóch współpracy, tak? Ja wiem, jak to było u mnie i to tak jest, no, nabywa się tego zaufania. Tryby zaczynają pracować. Po iluś miesiącach tak. Współpracy, tak? Kiedy mówimy przed w ogóle zaczęciem, no to jest tak na zasadzie albo ufam, albo nie ufam, trochę bazuje na opinii innych, na historii i tak dalej. Na szczęście gdzieś tam nie mam tego nazwiska zepsutego, jeśli chodzi o swoją osobę, tym bardziej w tej branży, no bo dopiero zaczynam. Ale to jest też cienka linia, tak? Bardzo hermetyczne środowisko i jeśli się mówi A, no to stety czy niestety na głowie staje, aby
aby te słowo dane spełnić, no bo raz, drugi, trzeci to gdzieś tam niedopełnienie tych warunków czy spełnienia. I sprót się będzie ciągnął. No niestety. I to później gdzieś tam przeszkadza w kolejnym rozmowach. A kto zadzwonił do kogo? Jarosław Hampel do pana, czy pan do Jarosława Hampela? My żeśmy się tak spotkali na jednych z zawodów i żeśmy tak od słowa do słowa, także to była wspólna gdzieś tam... 15 minut przez jedno równanie umówiliście spotkaliśmy kontrakt. Się, nie, spotkaliśmy się prędzej oczywiście. Zamieniliśmy kilka zdań podczas zawodów, w których Jarek brał udział i to nie były zawody indywidualne. Umówiliśmy się na rozmowę, no i z końcem sierpnia się spotkaliśmy już na rozmowę. Naprawdę przy kawie, trwała 15 minut i ugodziliśmy warunki kontraktu, można powiedzieć, no w 3 minuty, w 5, a jeszcze 10 piliśmy kawę, także podjęliśmy sobie rękę i to było najprostsze i najszybsze rozmowy, jakie w ogóle w życiu miałem, ale Jarek jest znany z kontraktu, konkretów. Albo chce rozmawiać i jest zainteresowany, albo nie rozmawia. Tak mi się wydaje. Także no to były bardzo przyjemne i proste rozmowy. Takie głosy ekspertów się pojawiają, że to jest najbardziej zbilansowany Beniaminek, jeżeli chodzi o równość, o duże nazwiska, że to jest najlepszy Beniaminek od czasów Torunia, który się utrzymał. Pan te głosy podziela? Czy to jest jaka chłodna analiza, czy to jest trochę serca w tym wszystkim, że musi się udać? No nic nie musi, tak. W sporcie niestety nic nie musi. Tym bardziej w sporcie żużlowym. Czy najlepiej zbilansowana? Szczerze mówiąc nie pamiętam, jaka była drużyna trójska. Bo tam byli bracia wtedy. Holderowie. Tam no, Babel, to była mocna drużyna, tak? Powiem tak, no czas się troszkę zmieniają, trochę się weryfikuje ten sprzęt, troszeczkę też i w innym kierunku, trochę wymogi są inne, regulaminowe, mamy zawodnika pozycji 24, ale szczerze mówiąc na pewno mamy drużynę, która jeśli chodzi o Beniaminek ostatnich kilku lat wygląda korzystniej niż drużyny poprzedni Beniaminkowie. Co nie zmienia faktu, że dalej szykuje nam się bardzo trudny sezon i nie jesteśmy faworytami. Powiem tak, mamy drużynę, która... Nie wiem, czy to powinienem to mówić, ale mamy drużynę, która może z hukiem spaść, może się utrzymać, ale może też napsuć krwi najlepszym i to nie tylko w meczach u siebie. Tak to wygląda. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy zawodników, którzy mają potencjał naprawdę sportowy, bardzo wysoki. Tylko nie wszyscy jeszcze, po pierwsze, pokazali się w PG Ekstralidze, bo nie mieli przyjemności. Po drugie, mieli słabszy okres w ostatnich kilku latach. Po trzecie, załóżmy, mieli świetny okres, ale w PG Ekstralidze, patrz Przemek, jakoś tam też nie było optymalnie, tak? Jednak ja wierzę w to, że każdy z nich wchodzi w swój taki optymalny okres ścigania. I tutaj to połączenie doświadczenia z tą taką zadziornością oraz tą młodzieńczą werwą, no bo też mamy zawodników z pozycji młodzieżowej, formacji młodzieżowej, którzy uważam, że też naprawdę trochę przeszli już, ale bardzo, bardzo wierzę w nich i jestem przekonany, że przy odrobinie szczęścia mogą napsuć krwi tym najlepszym z formacji młodzieżowej w innych drużynach. Także panie Piotrze, to ja zapytam o moją ulubioną decyzję. Nie wiem, na ile to była decyzja, na ile tak się potoczyły losy. Natomiast fakt, że jest u was Rasmus Jensen, może to jest złe słowo, ale ekscytuje mnie, że zobaczymy go wreszcie w Ekstralidze, bo on już w czasach Wybrzeża pokazywał, czekał, mówił, że potrzebuje się zbudować, przyszedł tutaj. Ja wiem, że kibice pierwszoligowi, że kibice w Zielonej Górze go znają, ale jakby pan go przedstawił, jakie by pan oczekiwania postawił mu wobec Ekstraligi dla kibiców ekstraligowych? Bo ja go znam z Danii, ja go znam ze Szwecji, gdzie on super prowadził Dakarny, Molila, gdzie on sobie super radzi w Holsted. Czego się można spodziewać po takim zawodniku, który międzynarodowo sobie radzi, który w pierwszej lidze czarował? Jaki jest próg jego wejścia do Ekstraligi? Znaczy ja myślę, jestem przekonany, że jest gotowy na PG Ekstraligę. Po pierwsze. Po drugie, jak nie dzisiaj, to kiedy? Jak będzie miał, powtórzę się, 40 lat, ma 30 par lat, to jest zawodnik doświadczony. Ja znam jego mocne strony i jestem przekonany, że to są te argumenty, które w PG Ekstralidze bardzo mogą mu pomóc. Charakterny. Przekonałem się parokrotnie w parkingu. Ale też taki nie musi da sobie być. W kaszę dmuchać? To nie chodzi o to. No, taki trochę charakter duński, tak? Mhm. Ale to akurat można przekuć i on też to robi
na tor, ale przy tym jest piekielnie wytrzymały mentalnie, psychicznie, jeśli chodzi w ogóle o element startu. Jazda po krawężniku, czy w ogóle rozegranie pierwszego łuku, świetnie to robi. Jest bardzo dojrzałym zawodnikiem, który bardzo myśli podczas jazdy. Dlatego jestem przekonany tutaj, jak była rozmowa dwa lata temu w tym gabinecie o kontrakcie, o długości, oczywiście z prezesem, z zarządem, żeśmy rozmawiali na temat kontraktu na pierwszą ligę, czyli na 2023. Już o kontrakcie na 2024. No i opcje, no bo nie wiedzieliśmy, czy awansujemy, czy uda się awansować, czy nie. Rasmus nie był jakiś taki skory do tego, aby ewentualnie jeździć w PGE Ekstralidze. Na co oczywiście ja zareagowałem z dużymi oczami. Mówię, jak nie za rok, to kiedy chcesz jeździć? No, jak będziesz miał 40 lat, będziesz miał 39, nie wiem, a może już nigdy nie będziesz na poziomie, a może prześpisz ten swój moment, no gotowy jesteś. Oczywiście to było przed sezonem 2023 i sezon pokazał wedle mnie, wedle moich jakichś tam obserwacji, że on jest gotowy i oczywiście nikt tu nie nakłada jakichś tam oczekiwań, no bo to dzisiaj się mija z celem, tak? To są wszyscy dojrzali zawodnicy. Ja mi się marzę, aby po prostu wszystkim w zdrowiu i w szczęściu przejechali sezon i na 80% swoich możliwości. Nie 100, 80, nawet 70%. Jak pojedzie cała drużyna, to będziemy bardzo silni, bardzo mocni. I to jakby jest tam tutaj priorytetem i to jakby jest takim wykładnikiem. Także no, ja jestem bardzo ciekawy, też emocjonuję się, no bo dla niego też to jest wyzwanie. Ale ja jestem przekonany, że będzie przygotowany i sobie poradzi w tej lidze. To ja zapytam o jedną rzecz, bo zbilansowanie tej drużyny, doświadczenie to jedno, ale jest jeszcze element kluczowych graczy. Biegi 15, załóżmy, że jest remis przed biegiem 15. Kto na ten moment jest liderem, którego pan widzi w biegu 15? Liderów to ja mam czterech minimum na dzień. No właśnie, to trudno pomieścić się w biegu 15. No nie, no co, no to tak dzisiaj to trudno tam. Ja w ogóle o tym nawet nie myślę. Czyli wyjdzie z programu, wyjdzie w trakcie spotkania. Mamy mecze sparingowe, mamy wejście w sezon, złote kaski, eliminacje, pary. Naprawdę kryterium asów, memoriał Jancarza, co też dla mnie nie jest jakimś tam oglądaniem, wyczekiwaniem, gdzieś tam formą jakiejś giełdy sportowej. To tak nie działa. Naprawdę proszę mi zaufać, że jeśli mam zawodników i obserwuję ich na sparingach, na treningach, to dużo można gdzieś tam z tego wywnioskować. Przecież nikt na treningu nie robi walki o skład, no ja to przerabiałem. Miałem trenerów, którzy nie potrafili podjąć decyzji do soboty godziny 12 co do miejsca w składzie, czy w ogóle pozycji w składzie. No to jest chore i to świadczy o słabości takich trenerów. I tutaj takich sytuacji, dopóki ja jestem gdzieś tam odpowiedzialny, nie będzie w Alubadzie. Ale też trudno dzisiaj przewidzieć. Mamy drużynę bez takiego zdecydowanego lidera. No bo nie mamy takiego lidera, no bo mówię, to nie jest drużyna, która jest pokroju na dzień dzisiejszy, nie wiem, Motoru Lublin, gdzie jest Bartek Zmarznik i oczywiście jest grupa świetnych zawodników, ale tym liderem zawsze był i będzie póki co Bartek Zmarznik. Emil Safudinow w Patorze Toruń też jest tym liderem i wiadomo, że patrząc przez pryzmat poprzedniego sezonu, no trudno zakładać, aby go nie było w biegu 15, tak? My startujemy z innego poziomu jako klub. Zawodnicy też są po różnych przejściach. Nie byli w optymalnej formie, nie wszyscy oczywiście, w sezonie w zeszłym. Ale mają potencjał, który ich predysponuje do biegów nominowanych, nawet do 15. Co będzie, jak będzie, to dzisiaj wyróżnienie z fusów, absolutnie się tym nie przejmuję. A jak będzie świetnie jechał Janek Kwerter, czemu nie ma jechać w biegu 15? Zawodnik Grand Prix, także ja trochę inaczej do tego podchodzę, może się mylę, może trochę fantazjuję, ale to nie dzisiaj taka odpowiedź. Stresuje pana udział Jana Kwiecha w Grand Prix? Taki dosyć nieoczekiwany. Może nie tyle stresuje, co przerabiałem, będąc młodszym od niego, szybki awans do Grand Prix, gdzie nie byłem przygotowany i trochę mnie to wybiło z uderzenia. Wiem, z czym się je Grand Prix, wiem, jak to smakuje. Oczywiście nie każdy ma mentalność taką, jak ja mam, czy gdzieś tam charakter taki. No to też jest co zawodnik, to inny charakter, inne podejście, inne uczucie.
Szykuje mu się bardzo trudny sezon. Po pierwsze PGA Extraliga, po drugie Grand Prix. Przygotowuje się bardzo solidnie. Zna moje zdanie, gdzie powinien ewentualnie skupić się nad organizacją, czyli logistyką i przygotowaniem sezonu. Ja nie mówię tu absolutnie o sferze sportowej, około sportowej, bardziej logistyce, bo to może mu bardzo pomóc. No i co? Zobaczymy. Zobaczymy, dokładnie. No będę go obserwował bardzo, bardzo szczegółowo, no bo będziemy go wszyscy wspierać i kibicować, ale to jest trudny sezon. Może być wiele sytuacji. Bardzo mu kibicuję i tutaj może liczyć na moją pomoc, ale i pamiętajmy jedno. Jest to formacja, jeśli chodzi o Falubas, bardzo ważna, gdyż uważam, że Janek na przestrzeni PGA Extraligi i innych zawodników z tej formacji jest absolutnie w topie, także może nam bardzo dużo pomóc i bardzo w niego wierzymy i bardzo go potrzebujemy. Dlatego tak chuchamy na niego i tutaj dużo rozmawiamy. To dobra, porozmawialiśmy o tym, co się udało. To ja zapytam jeszcze o plotki, które do skutku nie doszły albo po prostu ich nigdy nie było. Ile jest prawdy w tym, że rozmawialiście z Nickiem Pedersenem, jak się okazało, że jest zluzowany z grudziądza? Powiem tak, nie było żadnej rozmowy. Nie było żadnej rozmowy. Nie było żadnej rozmowy. Dobra, a Wiktor Przyjemski, jak blisko był w Zielonej Górze? Znaczy, była rozmowa, była propozycja, ale ja myślę, że wszystkie kluby rozmawiały lub próbowały. Ale to podobno właśnie Zielona Góra dała rekordową propozycję finansową. Znaczy, propozycja Falubasu była na pewno topowa, jeśli chodzi o warunki kontraktu. Nie chciałbym tutaj się w szczegóły zagłębiać, no bo raz, że nie mogę, dwa, to się mija z celem, dzisiaj już jest po fakcie. Jak widać, no nie same warunki finansowe, albo nie wiemy o innych pozakontraktowych jakichś tam umowach. Motor Lublin ma argument, będziesz pracował z Bartoszem Zmarznikiem, sporo się możesz od niego nauczyć. To jest argument, który na pewno padał, bo już wiemy to. To było potwierdzone przez kilku zawodników, że Bartosz Zmarznik sam czasem zadzwoni do zawodnika, z którym klub negocjuje. No tak, ja czyli no nie będę z tym negocjował, nie będę z tym polemizował, tak? Mhm. My mówimy o warunkach kontraktowych, o tym, co poza kontraktem zaoferowaliśmy, zaoferowałem, sportowo też i jeszcze jakby tam poza sportowo. No mówię, też nie wiemy poza kontraktem, ile jeszcze tam gdzieś mogło być pomocy, o której oficjalnie nie wiemy dzisiaj. Ale to jakby mija się z celem. Podjął decyzję team, że będzie jeździł w Lublinie i szczerze mówiąc, jeśli miałbym coś powiedzieć, no to chyba lepiej, że poszedł do drużyny, która jest jakby poza zasięgiem i topowej, niż miałby wzmocnić takie najbardziej realną drużynę, z którą będziemy rywalizować w tej drugiej części tabeli. Teoretycznie na dzisiaj. Mhm. Także no nie, pół żarty, pół serio. Ja się cieszę z tej formacji juniorskiej, którą mamy. Uważam, że udało się stworzyć świetny potencjał. Ja w tych chłopaków bardzo wierzę. Naprawdę dam z siebie 100%, jeśli chodzi o pomoc taką, o której rozmawialiśmy. I mówię, chciałbym, aby się bawili w ten speedway i radowali. Ja mając tam w przypadku Oskara, ma 19 lat, to był taki moment, kiedy zacząłem się naprawdę poważnie ścigać, ale też i cieszę się jazdą i tego wszystkiemu życzę. A propos młodzieży, panie Piotrze, często już się zapomina, bo to no, trochę lat minęło od tytułu Mistrza Świata Juniorów z 96, ale to był pierwszy tytuł, który Polak zdobył w tej imprezie. Od tamtego czasu 16 razy Polak stawał na najwyższym stopniu podium. W zeszłym roku to w ogóle mieliśmy 3 zawodników biało-czerwonych na podium. No. Co się zmieniło, że kiedyś było tak trudno, a dzisiaj w zasadzie jakby nie było Polaka na pierwszym miejscu w Mistrzostwach Świata Juniorów, to byśmy byli zaskoczeni. Pamiętajmy o jednym. Gdzie była Liga Polska w 96 roku, a gdzie była Szwecja, Anglia, Dania, a gdzie dzisiaj jest PGA Extraliga? Ale to jest różnica sprzętowa, która się wydarzyła? Nie, to jest różnica jakby tam poziomu systemu szkolenia, poziomu szkolenia, możliwości dostępu do sprzętu finansowego zaplecza tych najmłodszych. Dzisiaj startują młodzieżowcy zupełnie innego poziomu, tak? Sporty motorowe no niestety wiążą się z budżetem, ze sprzętem, z oponami, z busem, z możliwością, z logistyką. To jest nieodzowne i jakby tu o tym nikt nie będzie z tym dyskutował.
Ale pan jeździł w Szwecji, pan zna ten zagraniczny żużel. I gdzie Szwedzi, którzy przecież potencjalnie powinni mieć więcej pieniędzy, Anglicy, może nawet Duńczycy, gdzie oni popełnili błąd, że tego szkolenia nie było od strony właśnie finansowej? Że no dzisiaj tak, pan no mówi tak. O tym, jak rozmawia z rodzicami, ile tam jest detali, które trzeba dograć, na to też są potrzebne pieniądze. Prosty przykład. Mając już 21 lat, 20, żeby otrzymać sprzęt, który mi się zamarzył od najlepszego tunera na tamten czas, to musiało się zaangażować Andrzej Rusko, Tomik Knudsen. Andrzej, Tomik Knudsen, oczywiście ja, moi gdzieś tam sponsorzy i tak dalej, aby Anton Nischler stworzył mi silnik, czy zbudował mi silnik na finał świetleniorów. Dyskusja, proszenie trwało rok czasu. I silnik dostałem 2 godziny przed treningiem, na który nie przejechałem jednego okrążenia, bo coś było źle zrobione, dopiero dostałem go na 2 godziny przed zawodami. Czyli prosto z warsztatu, od tunera, w ramę i pod taśmę. Dzisiaj to jest niewyobrażalne, żeby ktoś pojechał bez testów, bez przejechania jednego krążenia. To jest raz, dwa, walczył rok, żeby silnik mu tuner zrobił. Dzisiaj dzwonimy, rozmawiamy. Oczywiście to nie jest tak, że jest pstryki, ten silnik mamy u najlepszych tunerów, ale jest możliwość przygotowania sobie, stworzenia rozmowy, przygotowania sprzętu, czy gdzieś tam zaplecza, stworzenia logistyki, zaplanowania. To jest raz. Dwa, no to co mówiłem, Liga Szwedzka, Liga Angielska była na innym poziomie względem Ligi Polskiej niż to, co jest dzisiaj, w tamtych czasach. I co mi się rzuca w oczy? Nie wiem, czy to teraz nie będę kontrowersyjny i gdzieś tam nie zostanę źle odebrany, ale kiedy ja się ścigałem w Grand Prix na 24 zawodników, bo był inny system. Eliminatory. No, ale tak, ale chodzi mi o skalę jakby tam poziomu. Było na 24 zawodników minimum 12 czy 14, którzy spokojnie mogli wygrać rundę Grand Prix. Dzisiaj, jak spojrzymy na 15, robi się piątka takich faworytów, a pozostali tak, no może się uda, ale raczej nie, tak? Jak sukces to biegowe zwycięstwo, niekoniecznie faworyt. No gdzieś tam tak, ale w perspektywie całego cyklu, no to jest rocznie mission impossible. W tamtych latach naprawdę tych zawodników, do których się nie zaliczałem w cyklu Grand Prix niestety, było, nie wiem, 12-13, którzy spokojnie naprawdę mogli wygrać rundę Grand Prix, czy cały cykl. Oczywiście był to Ricard, był Hans Nielsen, był Tomasz Golob, ale Jason Kramp, ale jednak poziomy zawodników tych topowych było, ilościowo było ich dużo więcej. Dzisiaj tak to obserwuję, zawęża się grupa tych liderów, faworytów, robi się większa grupa, ta średnia, w cyklu Grand Prix oczywiście, to dalej topowi zawodnicy, ale w perspektywie Grand Prix jednak ilościowo tych zawodników, którzy mogą wygrać, jest zdecydowanie mniejsza niż było to 20 lat temu. Ale wracając do tych juniorów, no to mówię, system szkolenia, system możliwości rozwoju. Dzisiaj zawodnicy z zagranicy dzwonią, Duńczycy, Szwedzi, Niemcy, aby móc tutaj się ścigać, możliwość trenowania nawet chcą, co kiedyś było nie pomyślenia, tak? Rozdawali karty Szwedzi, Anglicy, Duńczycy, tak? Dzisiaj no Polska jest jakby tym topem, jeśli chodzi o sport żużlowy. Co się też przekłada na tą skalę imprez międzynarodowych, juniorskich, gdzie no od lat jesteśmy jakby tutaj na topie i rozdajemy karty. To już kończąc ten wątek, to Falubas jest taką trochę drużyną indywidualnych mistrzów świata juniorów, albo może medalistów, no bo pan prowadzi, Jarek Hampel, Piotrek Pawlicki, Przemek ma medal, więc trochę jest taki no sentymentalny tak, powrót do zdolnej młodzieży, która się w Polsce wychowała. No tak, no i jeszcze mistrz świata z 2001 roku, Kujawa, tak, który no, zdobył. Bo mówimy tu o czy Jarek, no to nie są wychowankowie Falubazu. Wierzę w to, że doczekamy się w końcu, poza jeszcze Patryk Dudek oczywiście też, doczekamy się w końcu takich świeżych wychowanków, bo ostatnie lata trochę posłucha, jeśli chodzi o szkolenie, ale od kilku lat trochę się to pozmieniało. Mam wrażenie, że tutaj kierunek rozwoju tutaj tego szkolenia ruszył. Pomysł prezesa i tutaj gdzieś rozmowa i wciągnięcie w sztab szkoleniowy Grzegorza Walaska, bo to trzeba tutaj powiedzieć twardo, że to jest pomysł naszego prezesa, Wojtka Domagały. Ja tam później dalej się rozmawiałem, ale
pierwsze nazwisko, pierwszy gdzieś tam pomysł, no to padł z ust prezesa i uważam, że to jest dobry kierunek. Połączy to Grzegorz Walasek ze startami w drugiej ekstralidze? Spokojnie, tutaj to nie jest problem. To jest też mądry facet, który doświadczony stąpa twardo po ziemi. Nie jeździ w kilku ligach, na szczęście dla nas, czyli tylko Liga Polska. Na stadion ma blisko, bo z tego co mówił, to nawet na przebieżki tutaj czasami. No tak, ale jeśli zawody będzie jechał w piątek, trening w czwartek, szkolenie najczęściej też będzie poniedziałek, wtorek, środa, czyli to można połączyć. Mamy też trenera Przemka Zryckiego, który też się zajmuje szkoleniem, także to można gdzieś tam awaryjnie z raz w miesiącu to się gdzieś tam zastąpić. Jeśli jest grupa ludzi, którzy chce pracować i się poświęcają, to nie jest problem, żeby się gdzieś tam zastąpić od czasu do czasu. To ja jeszcze zapytam właśnie o te różnice poziomów. No już jakby utarła nam się pierwsza liga, ale trzymajmy się tego nazewnictwa, druga ekstraliga, że Beniaminek ma bardzo trudno, bo jest ogromny przeskok. To jest przeskok finansowy, to jest przeskok sportowy, ale gdzie Pana zdaniem ten przeskok jest największy, że te drużyny czy zawodnicy wchodzący do ekstraligi mają problem? Czy to jest kwestia znajomości torów, czy to jest kwestia pieniędzy? Szczerze mówiąc, też jestem trochę żółtodziobem i też nie mam aż tego doświadczenia. To nie trwa 15-20 lat, jeśli chodzi o moją pracę. Ale pierwszą ligę pozna Pan dobrze, ekstraligę zna Pan jeszcze. Inaczej, jeśli chodzi o poziom sportowy, to on się bardzo zbliżył. To już nie jest tak, że zawodnik z pierwszej ligi czy tam drugiej ekstraligi, wchodząc do PG Ekstraligi, sobie nie poradzi, bo nie wiem, sportowo jest do tyłu. To absolutnie nie jest tak. Patrz status Falubazu z sezonu 2023. Większy problem Beniaminek ma, czy drużyna, która awansuje do PG Ekstraligi, jest gdzie indziej. Wymogi. To jest raz, ale jest deficyt zawodników, dobrych zawodników. I tu jest jakby największy problem. I nawet tu nie mówię o finansowych tematach, bo pieniądze są na to, żeby podpisać kontrakt dobry czy bardzo dobry, ale nie ma zawodników, z którymi można by rozmawiać, bo po pierwsze mają kontrakty podpisane. No, wy jesteście Beniaminek. Rozmawiają ze swoją drużyną. Po drugie, po trzecie, co było w tym sezonie, co było w tych latach. Nie wiadomo, w jaka drużyna awansuje i kiedy awansuje, no bo sezon drugiej Ekstraligi kończył się kilka tygodni po PG Ekstralidze. To też było oczywiście strzałem w kolano i najbardziej chorym przepisem, który jest. Ja absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby to tak mogło funkcjonować. Jak ten Beniaminek ma rozmawiać i z kim, kiedy nie wie, gdzie będzie jeździł. A pamiętajmy, że rozmowy kontraktowe zaczynają się już w maju, w czerwcu. Już dziś są pierwsze przymiarki, tak? Także no niestety, dopóki będzie tak, że na trzy miejsca, cztery miejsca wolne będzie jeden zawodnik, czy dwóch, czy na sześć będzie trzech zawodników do obsadzenia, no to takie sytuacje będą się zdarzały. Zawodnicy rozdają karty. Jeśli ma możliwość przyjęcia propozycji kontraktu z drużyny, która wiadomo, że będzie jeździła w PG Ekstralidze w sierpniu, no to przyjmie tą propozycję, a nie będzie czekał do października i później, a jak się nie uda, no to co dalej. Także my też mieliśmy bardzo utrudnione, bo po pierwsze zawodnicy musieli nam trochę zaufać, po drugie poczekać, po trzecie, co było jakby tym plusem naszym, że no, wygrywaliśmy wszystko i wszędzie, tak? Że ta nasza pozycja, ta siła rażenia była bardzo mocna, co też nam troszeczkę ułatwiała rozmowy z zawodnikami. Panie Piotrze, pozwolę sobie przerwać, trochę skorzystaliście po czwarte, przeskok dwóch zawodników czołowych z pozycji U24 spowodowało to, że gdzieś tam się zaczęło robić ciasno. Ale pamiętajmy jedno, ci zawodnicy nie musieli trafić do Falubazu. Mieli propozycje z innych klubów, mocniejszych na chwilę obecną, z większym potencjałem, no i już w czerwcu wiedzieli, że będą jeździć PG Ekstralidze. To była ta przewaga, także też ci chłopacy musieli nam trochę zaufać i trochę zaryzykować. To zapytam jeszcze o Patryka Dudka. Czy jego powrót do Falubazu ewentualny będzie rozpatrywany tylko przez poziom sportowy, czy powrót Patryka Dudka to nawet niezależnie od prezentowanego poziomu byłoby wydarzenie tak wielkie w Zielonej Górze, że trzeba to dopiąć w najbliższych latach? Wie pan co, nie mam tutaj prostej odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, jesteśmy w lutym. Po drugie, mamy drużynę, która została świeżo skonstruowana i jakby powiedzieć złożona, którym bardzo zaufaliśmy, oni nam zaufali.
I dzisiaj mamy rozmawiać już o nowym kontrakcie, kiedy jeszcze nie wyjechaliśmy na to. Bardziej na tym, co będzie wyznaczało chęć pozyskania. Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, pamiętajmy, że po pierwsze, Patryk jest zawodnikiem stąd, czy człowiekiem stąd. To jest zawodnik, to jest osoba z Zielonej Góry, która wiele dała dla Falubazu. Świetny zawodnik. Myślę, że każda drużyna ekstraligowa chciałaby go mieć w swoich szeregach. Ale dzisiaj mamy swoich zawodników, swoją drużynę i nad tym się, przynajmniej ja się skupiam, może błądzę, może mówię głupoty i nie wszystko się spodoba, ale dzisiaj zaufaliśmy tym zawodnikom i oni są dla nas priorytetem, przynajmniej dla mnie na chwilę obecną, dostali szansę, my chcemy stworzyć najlepsze warunki. Dopiero jak ruszymy, dopiero możemy o czymkolwiek zacząć myśleć, rozmawiać i planować. Dzisiaj to byłoby po prostu bardzo nie fair wobec naszych zawodników, których mamy w drużynie, aby już rozpoczynać rozmowy na sezon, nie wiem, 2025, jeszcze nie wiedząc w ogóle, w jakiej lidze będziemy jeździli, jak to się potoczy. Także mówię, ja bardzo Patryka szanuję, bardzo mu kibicuję i on o tym wie, ale no, najnormalniej dzisiaj no, mamy sezon 2024, swoją drużynę i nad tym się skupiamy, żeby ruszyć wystartować. A co się pokaże, to dopiero za kilka miesięcy będzie można więcej powiedzieć. Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy, ale także dyplomata w swoich odpowiedziach. O. Ostatnia część naszej zabawy, naszej rozmowy. Nie do powiedzenia. Tutaj są przysłowia, powiedzenia i tak wszystkie wylosujemy, ale to od Pana zależy kolejność. Proszę losować. Pan losuje powiedzenie. Ja pytam, czy zgadza się Pan z tym jako dyrektor sportowy, okay, ewentualnie zawodnik. Dobra. Czy to ma przełożenie na Pana pracę? Proszę bardzo. Losujemy pierwsze hasło. Dobra. A to pierwsze z brzegu tutaj weźmiemy. Proszę bardzo. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. To jest pytanie także o kontuzję w końcówce Pana kariery. Czy faktycznie to powiedzenie ma zastosowanie w żużlu? Bo tych kontuzji, obojczyki, no już niepełne sezony, czy to naprawdę wzmacnia, czy już osłabiają urazy? To też jest chyba kwestia, w którym momencie przygody, ścigania, kariery, jak zwał, tak zwał, występują te kontuzje. Na pewno inaczej zawodnik funkcjonuje mając kontuzję, bo kontuzje są nieodzowne i były, są i będą. Na początku przygody, kiedy jest w takim maksymalnym gazie i wiekowym, a co innego, kiedy jest u schyłku tej swojej przygody. Ja niestety miałem tą... no nie przyjemność, ale możliwość bycia w takiej sytuacji, czyli kontuzji w każdej z tych etapów swojej przygody. I tutaj trzeba by to rozdzielać tak trzyczłonowo, tak? Czyli mówię, początek, środek, czyli ten szczyt i końcówka. Bądź co bądź, 31 sezonów, 37 lat przejeżdżone, wiele urazów. Te największe, najtrudniejsze, najpoważniejsze kontuzje miałem bądź co bądź na początku swojej przygody. Bo mało kto mówi, obojczyki, owszem, ale obojczyki tam się łamie i te obojczyki się szybko zrasta, ale były kręgosłup dwa razy, było biodro, miednica, wiele innych poważnych kontuzji, ale to one były tak w tym okresie do 25 roku życia. I kiedy tam przebrnąłem i później były momenty, że łapali się kibice za głowę, gdzie ja tam wjeżdżam, no to świadczyło o tym, że byłem pewny swoich umiejętności i na pewno te kontuzje potwierdziły, czy powrót po tych kontuzjach potwierdziły to, że dla mnie sport był całym moim życiem i tutaj kiedy się wygrzebałem z kontuzji jednej, drugiej, piątej, dziesiątej, piętnastej, wracałem wbrew pozorom. Ale z tych trudnych... Ale wraca Pan mocniejszy? Bo chciałem się powiedzieć, wracałem taki jeszcze bardziej wzmocniony, tak? I często z tych takich łagodniejszych kontuzji wracałem po kilku tygodniach, lepiej się ścigałem niż przed kontuzją. Nie wiem, z czego to wynikało. Jest uzasadnienie jakieś tam w psychologii. Głód po prostu. No, nie wiem, czy to głód, czy nie głód, ale tak, wracałem mocniejszy, taki bardziej zdeterminowany. I to nie chodziło nawet o... A, no i co powiedział lekarz, że mój doktor klubowy tutaj w ostatnie lata, te 15-17, że gojne ciało, ale psychika też tu odgrywała rolę, że szybko wracałem, szybko się goiło. To też jest dużo to, co się mówi, że głowa potrafi przyspieszyć gojenie. Tak, potrafi. Znakomicie, losujemy dalej. Drugie z trzech powiedzeń.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują. No to jak to jest z tą pozycją dyrektora sportowego, ale też nowa przygoda po karierze, czyli przygoda z byciem ekspertem przy Grand Prix w playerze Eurosportu. Nie taki straszny diabeł, czy jednak trochę trudno się było odnaleźć w nowych rolach po karierze? Jeśli chodzi o tą rolę, tam jak zwał, tak zwał, niech będzie eksperta w Eurosporcie, to było dla mnie, po prostu jest dla mnie wielka przygoda, mam nadzieję, że jeszcze będzie. Tutaj na dzień dobry chciałbym podziękować osobom, które mi zaufały. Świetna przygoda, świetna ekipa. Bardzo mi pasuje tam współpraca z tymi ludźmi i w ogóle w programie w Eurosporcie. To jest raz. Dwa, miałem troszeczkę obawy co do tego, że sobie nie poradzę. Tym bardziej jak ma się obok siebie dziennikarzy, zawodowców, którym mowa nie stwarza problemów, czy wymyślanie przekazu słownego idzie łatwiej, tak? No bo to jest ich praca, także robię to zdecydowanie lepiej. Ale ja też się przy okazji trochę uczę. Ja chyba takim gościem jestem, który nawet jak się ścigałem, że cały czas otwierałem i nie zamykałem się, że ja najlepiej słuchałem, uczyłem się, wskazówki brałem na klatę, błędy potrafiłem swoje też powiedzieć głośno. Ale to była dla mnie jakaś tam przygoda. Jadę do każdego programu, kiedy miałem przyjemność komentować. Zawsze była adrenalinka. To nie było tak, że o jajku. Naprawdę przeżywałem to. Pozytywnie oczywiście. To jest raz. A jeśli chodzi o sprawę dyrektora sportowego, to troszeczkę myślałem, że będzie spokojniej. O, w ten sposób. Że to będzie bardziej taka praca, no nie wiem jak to, biurowa, spokojniejsza, że będę gdzieś tam... Kawka, telefon, dokumenty. No może nie, ale że to, co stworzę sobie tam zimą, to później będzie funkcjonowało i będę gdzieś go obserwował, nadzorował. Gie, prawda, to tak nie działa. Ale może i dobrze, bo ja jestem taki gość fizyczny, który lubi gdzieś tam jednak być, pojechać, zobaczyć, wsiąść, dotknąć. Także dlatego chyba mi to sprawia tyle przyjemności. Stresu też oczywiście, ale stres musi być i jest, był i będzie, tym bardziej w sporcie. A z drugiej strony ta sytuacja i ta rola, którą mam, też powoduje to, że nie mam chęci, nie myślę o cyklu, bo mam co robić i mi to też daje wielką frajdę. Także to powiedzenie, no, ma trochę... Trochę straszne, tak, trochę niestraszne. Trochę straszne, trochę niestraszne. Ostatnie powiedzenie w takim razie, to już tyczące się falubazu. Fortuna kołem się toczy. Panie Piotrze, bo Pan zna ten falubas, zresztą falubas ma swoją magię i to jest nie tylko powiedzenie, i to w różnych czasach to bywało, przecież Morawski, bo Pan też współtworzył te złote medale, 3 w ciągu 5 sezonów, jak teraz sobie szybko przypominam, w tym złotym okresie seriale, celebryci. Potem to gdzieś gaśnie. Czy to powiedzenie, które wskazuje na losowość, że fortuna, co byśmy nie zrobili, to się kołem toczy, raz będzie lepiej, raz gorzej, ma zastosowanie, czy jednak falubas w swojej historii popełnił jakieś błędy, że z tego piedestału spadał? Oczywiście, że błędy popełniane były, ale z drugiej strony ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. To oczywiście absolutnie się z tym zgadzam i uważam, że to, co powiedziałem przy temacie sprawie czy dyrektora sportowego, czy tamtego eksperta, jak zwał, tak zwał, grunt to się potrafi przyznać do błędów i albo się błąd popełniło, albo się przysnęło w pewnym etapie, nie rozwijało, nie otworzyło się umysłów, nie robiło się kroków do przodu i tak dalej. Pamiętajmy, że sport, jak i życie, nie znosi stagnacji, tak? Takiego zatrzymania. Co roku do przodu idzie wiele tematów, czy marketingowo. To, co było 15 lat temu szczytem marketingu, dzisiaj jest standardem, tak? Dzisiaj znowu trzeba wymyślać, czarować do przodu, wychodzić naprzeciw kibica, oczekiwania kibica. Sama kiełbaska na zawodach, no, nie wystarcza dzisiaj. Chcemy show trochę inaczej, zawodnice, tory. Także na pewno gdzieś w pewnym etapie nie chciałbym się wychodzić przed szereg, bo też dopiero niedawno jestem bliżej klubu, bliżej struktur, jak to funkcjonuje, funkcjonowania, wiedzy, jaką gdzieś tam przejąłem w tych dwóch, trzech sezonach, no to nie była taka, 10-15 temu to nie interesowało. Przyjeżdżałem na zawody, podpisałem kontrakt, odjechałem zawody lepiej, gorzej, wystawiałem fakturę i przygotowałem się do kolejnych zawodów. To jakby było moim życiem. Dzisiaj ten zakres jest zupełnie inny, trochę inaczej to spoglądam.
I też wiem, że to nie jest takie proste. Błąd się popełniło albo się czegoś nie zrobiło, to spowodowało, że pomału gdzieś tam ta moc sportowa, tam magia, to nie wiem, czy tam bardziej chodzi, bym to wziął w kategorię tego poziomu tego sportowego, gdzieś tam zaczęło się rozjeżdżać. Było wiele czynników, ja bym tam się nie chciał dzisiaj zagłębiać, ale na pewno może nie tyle błędy, co nie robiło się wystarczająco dużo. Mhm. Tak? Spadliście, no już symbolicznie, meczem we Wrocławiu w tym ostatnim sezonie w PGE Ekstralidze. Od Wrocławia zaczynacie. To jest takie koło, które się dopełni, takie katarzis, oczyszczenie falubazu, które nastąpi, czy ten proces musi trwać nadal, żeby się poprawiać? Powiem tak, wracając do tego spadku, bo byłem częścią drużyny, która spadła, to my byliśmy 3 razy o krok od utrzymania i naprawdę, jak sobie dzisiaj przemyślę, to się nie mogło nie udać, a jednak spadliśmy. Z drugiej strony, może w perspektywie tego, gdzie jesteśmy na dzień dzisiejszy, może tak miało być i te trudne 2 lata spowodowały to, że wracamy mocniejsi, bardziej stabilni jako klub, z jakimiś tam pomysłami, to jest raz i niech tak będzie, ale dwa, nie łączyłbym tych rzeczy, czyli tam ostatni mecz i spadek i pierwszy mecz. Nie, bardziej symbolicznie oczywiście. No, dokładnie. Oczywiście, no jedziemy do paszczy rekina, jedziemy do jednego z faworytów rozgrywek PGE Ekstraligi. My jako Beniaminek, drużyna, która no, będzie walczyła i walczy o utrzymanie, już dzisiaj wiemy, że to jest jakby cel i zdajemy sobie sprawę, że na papierze jesteśmy w tą drużyną, która no, nie pokłada gdzieś tam może szans z wielkich na walkę o te najwyższe cele, ale to jest tylko właśnie sport. Ja to, co już podkreślałem wielokrotnie, jestem bardzo zadowolony z drużyny, którą nam się udało stworzyć. Ale też zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda w perspektywie pozostałych drużyn. I do Wrocławia jedziemy, i się cieszę, że jedziemy właśnie do takiej drużyny. Szczerze mówiąc, moim marzeniem było, żeby ten pierwszy mecz pojechać u siebie z taką drużyną topową. Mhm. Ale jeśli możemy pojechać na wyjazd do Wrocławia, to też bardzo dobrze. Bardziej gdzieś tam w tyle głowy mam drugą, trzecią kolejkę. Jakiem Grudziądz przyjeżdża tutaj. Tak, no ale to mamy jeszcze trochę czasu, mamy wiele sparingów. Wierzę w to, że pogoda nam tutaj będzie łaskawa i uda nam się przygotować tor, żeby zawodnicy mieli komfort rozjeżdżenia się, dopasowania i później już niech się dzieje wola góry, niebios i niech to będzie sport, tak? Niech zwycięży lepszy. Panie Piotrze, już ostatnie pytanie, bo ten Wrocław wywołał nam jeszcze jeden temat w ramach gabinetu prezesa, w ramach tego programu Andrzej Rusko już został przepytany. Jako, że Wrocław jest takim inkubatorem przyszłych trenerów reprezentacji, Marek Cieślak, Rafał Dobrucki, pan akurat pracował i z Rafałem Dobruckim, i z Markiem Cieślakiem, to Andrzej Rusko wskazał, że to pan powinien być naturalnym następcą, jeżeli za kilka lat PZMOC zdecyduje o tym, żeby z Rafałem Dobruckim się pożegnać. Pan marzy o tym, żeby reprezentować kraj już jako selekcjoner, no bo wiemy, że tych medali jako zawodnik to nie brakuje w gablotach. Znaczy tak, pan Andrzeja bardzo pozdrawiam i dla mnie tutaj Wrocław, może tak jeszcze odbiegając od tematu, był bardzo ważnym klubem w tej mojej drodze, bo szczerze mówiąc, gdybym nie odchodząc z Zielonej Góry trafił do Wrocławia, to w tamtym czasie, czyli w 1995 roku, to nie wiem, czy bym zdobył to, co zdobyłem i był takim zawodnikiem, jakim byłem. Myślę, że na pewno bym takim tego nie zrobił i dawno bym już nie jeździł. Także tutaj bardzo, bardzo wiele zawdzięczam dla klubu z Wrocławia, także jest bardzo sentymentalnie podchodzę do klubu i tutaj do tego miasta, do kibiców. I bardzo pana Andrzeja pozdrawiam i dziękuję, ale szczerze mówiąc, dzisiaj jest świetny trener, Rafał, mój serdeczny kolega z toru i nie tylko, robi to świetnie, sprawdza się w tej roli i absolutnie nie widzę tutaj podstaw, aby tą funkcję ktokolwiek miał przejąć po nim, bo sobie świetnie radzi i życzę mu tego, aby przez kolejne minimum 10 lat był na tym stanowisku i zdobywał medale. A co za tym idzie? Mojego tam czasu ani miejsca nie ma. Ja mam inne plany. Na razie tutaj się skupiam stricte na falubazie i to jest jakby priorytet dla mnie. I nie sądzę, abym kiedyś był trenerem kadry narodowej.